Witajcie, Antymon, jestem Mati i muszę powiedzieć wam jedno. Nastąpił jakiś błąd w systemie, bo jak dotąd wszyscy, dosłownie albo większość, jechała po Marcinie Dubielu, tak teraz wszyscy go kochają. Do tego wszystkiego Marcin Dubiel nagrał piosenkę i nadal ludzie mu kibicują, mimo że po pierwsze to Marcin Dubiel, a po drugie jest to jego własna interpretacja piosenki Justina Biebera. Ale od początku. Zanim doszło do wielkiej walki Dubiel-Błoński, wszyscy po nich jechali. Po pierwszej konferencji, może nie to, że zacząłem nagle kibicować Dubielowi, ile pomyślałem sobie, w sumie spoko, jakby wygrał Marcin. Ze względu na sfaniakowanie Błońskiego, ze względu na to, że Błoński ciągle gadał o pieniądzach, ze względu na to, że Błoński był sobą. Po drugiej konferencji wróciłem do myślenia sprzed konferencji. Miałem szczerą i ogromną nadzieję, że obydwaj znokautują się w tym samym momencie. Tak, żeby żaden nie był wychwalany zwycięzcą, ani tym pracowitym przegranym. Na nasze nieszczęście przegrał Dubiel. I szczerze, chyba wolałbym, żeby jednak wygrał Dubiel, bo przynajmniej oszczędziłoby nam to tego całego pajacowania, które dzieje się teraz. Poza tym nie musielibyśmy patrzeć na zwycięski wyraz twarzy Błońskiego po walce, przez który mam ochotę rozbić sobie głowę jakimś ciężkim przedmiotem. Co napisał Błoński po walce? To była prawdziwa walka. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Nie było łatwo i mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Szacunek dla Marcina za przygotowanie i charakter w oktagonie. I inne pierdy. Jestem w sumie ciekaw, czy tak samo szanowałby Dubiela w momencie, gdyby przegrał. Co napisał Dubiel? To nie jest dla mnie łatwy post. Wczoraj płakałem jak dziecko. Nie rozumiem, dlaczego doprowadziłem do przegranej. Dostałem nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące pozytywnych wiadomości, a mimo tego w środku czuję się tak jak w mojej piosence Do wyjścia. Lonely. Nie mam słów, które mogłyby poprawić mi humor. O kurczę, jak on tak szczerze i od serca, to trochę mi głupio. Prawie. Przez ostatnie 6 lat dostawałem ciężki hndol. Podnosiłem się i staram udawać, że wszystko jest w porządku. Chodzi chyba o ten YouTube'owy hndol i cholera, w pełni zasłużony. Co, myśleliście, że powiem coś pozytywnego, nie? Spojrzałem tak na moje filmy o Dubielu w przeciągu ostatnich kilku lat. Najpierw mieliśmy gówniane pranki, które nie tylko przynosiły nam brak uśmiechu, ale również legendarne It's a prank, bro. Chwilę potem Dubiel nagrał film, jak przeprasza, jak opowiada o tym, że się pogubił i ogólnie, że jest mu smutno. 2 lata temu wraz z Hajbartem, ten to jest dopiero człowiek żenada, kupili bezdomnemu Easy za 1000 zł. Rok temu Dubiel poleciał do Kenii. To było dobre. Następnie wrócił z Kenii, adoptował dziecko i zaczął za wszystko przepraszać po raz kolejny. 8 miesięcy temu wrócił do prankowania. Wraz z Lexi i ich kolegą sprankowali wszystkich, tylko wszyscy od razu kapnęli się, że to żart. A miesiąc temu stoczył już słynną bitwę słowną z Kacprem Błońskim, w której z minuty na minutę coraz bliższy był płaczu. Tak, myślę, że Dubiel już jest taką YouTube'ową polską ikoną nieśmieszności. Pajacowałem w internecie, myśląc, że kogoś to bawi. W wieku 24 lat przeżyłem chyba wszystko, co tylko mogłem przeżyć. Stałem się sławny, zwiedziłem pół świata, zdobyłem masę obserwatorów, ale to nie wszystko. Sława, pieniądze i lajki. Chłopak przeżył wszystko. Piłem, ćpałem, sprawdzałem, jak nisko można upaść, żeby skończyć na dnie. Mówiłem wam kiedyś, że nawet do mnie strzelano? Nie? No to właśnie mówię. Ja pierdzielę, a ja wam ciągle podkreślam, że uwielbiam Van Damme'a i Sylwestra Stallone'a za ich VHS-owe hity. A tutaj taka perełka. Taki brudny skwiel ze słodkimi loczkami. A ja nie dostrzegałem tej gangsterskiej perełki przed moimi oczami. Tak długo błądziłem. Chcecie więcej? Wyjechałem do Kenii, żeby zrobić coś dobrego, a jak wróciłem, to wszyscy myśleli, że jestem rasistą. Pojechałem do USA, żeby poznać miłość życia, a rok później nie chcieliśmy nawet o sobie pamiętać. Zaliczyłem tyle wpadek i skandali, że nie umiałbym ich zliczyć. 3 lata pracy z terapeutą po to, żeby nauczyć się goić rany. A przecież nie trzeba by było ich goić, wystarczy nie doprowadzać do ich powstania. Okej. A ja rok temu zmieniłem Opla na nowszego Opla. Pierwszy raz w życiu poleciałem na wakacje. Na tych wakacjach surfowałem i zakochałem się w wodzie. Okazało się, że na Hiszpanii podobał się naprawdę ludziom, ponieważ zwracałem uwagę zarówno kobiet, jak i mężczyzn. A... Bo ja myślałem, że tak opowiadamy sobie, co tam u nas w poprzednim roku się działo. And here we are, fame MMA. Udział w czymś, co miało być wisienką na torcie w karierze pajaca. W sumie to fajnie, że Dubiel tak o sobie pisze. Znaczy, nie jest to absolutnie żaden pocisk, bo ja również o sobie piszę, że jestem takim błaznem YouTube'owym. Stąd również w opisie mojego kanału widnieje, że jestem stańczykiem polskiego YouTube'a. Stańczyk rozbawiał królów, przekazując im najbardziej zasrane wiadomości w humorystyczny sposób. Chociaż jeśli chodzi o Dubiela, to myślę, że on napisał, że jestem pajacem, tylko dlatego, że to się przeżywa, ten sam się tak nazywa. Tymczasem wszystko zmieniło się o 180 stopni.
Moje życie nigdy nie było tak dobre. Coś, co miało je zepsuć, sprawiło, że znowu je pokochałem. Rutyna, treningi, zero imprez, używek i masa ciężkiej pracy. I co? Znowu dałem dupy. Mogłem udowodnić coś sobie i światu, a kolejny raz odniosłem porażkę. Niby mogło być gorzej, ale ja tego nie zaakceptuję. Byłem na niego gotowy. Wiedziałem, że będzie schodził do parteru, a i tak sobie nie poradziłem. Czy Dubiel nawet jak robi coś fajnego, to i tak musi przesadzić? Oglądałem tą walkę i obydwaj walczyli jak rodzeństwo, które bije się tak na szybko, zanim mama wejdzie do pokoju i prostawi ich po kątach. Nie była to super walka, żaden nie pokazał jakichś nie wiadomo jakich umiejętności, żaden również nie pokazał braku umiejętności. Co jest oczywiście na plus. Więc ja wiem, Marcin, że pisanie o sobie w negatywny sposób jest fajne, ponieważ ludzie będą pisać ci: daj spokój, Marcin, będzie dobrze, dla nas jesteś wygranym, zwyciężysz, następnym razem mu pokażesz. To serio, nie było jakoś cudownie, ale nie było też najgorzej, więc bez fałszywej skromności, byku. W sumie to powiedziałem mniej więcej to samo, co powiedział ci trener po walce. Poświęciłeś rękę, dałeś się do końca, bolało, nie zrobiłeś siary, nie robiłeś jakiś gardę trzymałeś, nie było piruetów, opijałeś go w tej strukce, stary, nie było żadnych piruetów, latania, było piękna, była walka, więcej ciosów, głowa opuszczał, tylko wystarczyło haka, to już w ogóle było posłane, miałeś naprawdę dość bliski, wygrany, nawet taki przez skończenie. I o to właśnie chodzi, to jest piękne tego sportu. Przepraszam wszystkich za to, że nie zmyłem mu z twarzy tego uśmieszku cwaniaka. Jeśli będzie mi to kiedyś dane, to jeszcze raz postaram się to zrobić. Kacper, jak to stwierdził w wywiadzie dalej, nie szanuje mnie jako człowieka. To nie jest koniec. Można przegrać bitwę, ale wygrać wojnę. Wrócę po ciebie. Wrócę, a porażka zaboli cię jak nigdy. Tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, postawa Marcina naprawdę mi się podoba. Niech w końcu cwaniak Błoński zostanie usadzony, choćby nawet przez Dubiela. Po drugie, w wywiadzie po walce Kacper Błoński powiedział, że nie szanuje Marcina Dubiela jako człowieka. Ten sam Kacper Błoński, w momencie gdy zauważył, że ludzie polubili Dubiela i zaczynają jego cisnąć, a tamtego kochać, nagrał 12-minutowy film, na którym dosłownie ciągle przeprasza i ciągle dziękuję. I to nie jest żadne wyolbrzymienie. 12 minut dziękowania i przepraszania. Zaczynajmy. Chciałbym zrobić teraz coś, czego nie udało mi się zrobić po walce, czyli po prostu podziękować. Nie ma za co. A, no tak, i w tle ciągle leci smutna muzyka grana na pianinku, mimo że Kacper nie mówi tak naprawdę tam nic smutnego, więc nie wiem, czy to był jakiś taki zabieg, żeby ocieplić jego wizerunek, czy... Ale nie wiem w jaki sposób. Naprawdę dziękuję wam wszystkim. Nie ma za co. Nie chcę mówić trzeci raz dziękuję. Po prostu dziękuję. Nie ma za co. Chciałbym was przeprosić. Nic się nie stało. Naprawdę muszę przyznać szacunek Marcinowi za przygotowanie do tej walki. To znaczy, jako człowiek absolutnie cię nie szanuję, ale fajnie, że poćwiczyłeś. Pamiętam właśnie z tej walki, że były takie momenty, gdzie nie mogłem się po prostu od niego oderwać. No, jak ten Dubiel to taki twardziel, pościgi, strzelaniny, że sam nie wiem, czy dałbym radę się od niego odciągnąć. Dobra, kochani, odwlekałem to jak najdłużej tylko mogłem. Musimy to zrobić. Musimy przejść do piosenki Marcina Dubiela, czyli piosenki Lonely, która jest artystyczną wersją, interpretacją jego piosenki Justin Bieber. Dobra, już musimy przejść. Każdy zna dziś moje imię, choć widzą tylko to, co źle zrobiłem. Tak chętnie komentują moje życie. Szkoda, że nikt mnie nie słyszy, kiedy w środku krzyczę. To znaczy, postaram się nie komentować tego wszystkiego jakoś mega dosłownie. Jak na przykład tego, że jak mielibyśmy go słyszeć, skoro krzyczy w środku. Komentowaliśmy tylko to, co widzieliśmy na Instagramie. Żaden ze znanych mi kanałów komentarzy nie komentował prywatnego życia Dubiela. Nikt nie wpieprzał się w prywatę, każdy tylko komentował, co sam zrobił. A to, że youtuberzy nie komentowali tych dobrych rzeczy, które zrobił Marcin Dubiel. Można nie przepadać za Dubielem, a sam film, który wstawił na Instastory, był naprawdę obleżny, ale dzięki niemu, nie tylko, ale między innymi dzięki niemu, na koncie Kenia 2019 jest już tak naprawdę teraz ponad 200 tysięcy złotych. Jak wszyscy wiemy, Marcin ma jednak spore zasięgi na Instagramie. No cóż. To został przy mnie, gdy nie było łatwo. Kto próbował mnie zrozumieć, gdy spadałem na dno? Wszyscy czegoś chcą ode mnie, jakbym był zabawką, by zostawić mnie samego, gdy już zgaśnie światło. Bardzo jest mi smutno, nie wiem co powiedzieć. Spuszczę głowę w dół, jak piesek będę siedzieć. Wyjdź ze mną na ten spacer, przyniosę nawet smycz. Co z tego, że jest deszcz, bo przy mnie będziesz ty. Mniej więcej tak to brzmi. A wymyśliłem to na poczekaniu. Wszystko się wydaje takie sztuczne. No, jeśli chodzi o Marcina, jego filmy czy pomost, to tutaj przyznaję Marcinowi rację. Widzicie? Nawet ja potrafię przyznać rację Dubielowi. Coraz rzadziej widzę siebie w lustrze. Tysiące gratulacji miały wypełnić tę pustkę, a nadal czuję się sam. No,
Przejdźmy dalej. To wszystko mnie przytłacza. Czasem chciałbym uciec i nie wracać. Nie dbać, czy się opłaca. Choć tyle razy czułem, że coś w środku mnie wygasa. To wszystko mówi mi, że to jest w końcu dobra trasa. No, skoro Marcinowi głos z rozsądku mówi, że to dobra droga, to spoko. Dostałem szansę, ale także presję. Nikt mnie nie uczył jej dźwignąć, ale każdy ma pretensje. Pamiętajcie, kochani, praca youtubera cięższa od praca górnika czy strażaka i warto i należy uświadamiać o tym młode pokolenia. Nie żałuję błędów, traktuję je jak lekcje, choć może przez nie czuję się, że jestem sam. Z pewnością. Tekst, wykonanie, sylaby, przekaz jest jak jest, a jak ja widziałem tą piosenkę, każdy już wie, jak się bije, choć mocno też żałuję, że Błońskiego nie ubiłem. Tak chętnie komentują moje życie, co z tego byłem w Kejmi i śmiałem się z tych dzieci. Kupiłem bezdomnemu buty i był ze mną Barto. Były bardzo drogie, nie ma szans, że go okradną. Kosztowały 1000 złotych, pomyślałem sobie warto. Po co mu jedzenie, jak na nogach takie cacko. Całą suszarkę wypełniłem po dziurki pudrem. Kumpel nie umiał dawać, ale było sztucznie. Żyję teraz i szczerze walić przeszłość tamtą. Jak co to krzyknę, it's a prank bro. Kojarzycie PewDiePie'a? Nawet mu nie odjechało tak. Albo Mr. B i sta. Zamiast butów daje jedzenie. Później myślami wracam, to była Kanie, a nie moja praca. Wyśmiałem tego Bobasa, wszyscy to pamiętają, głośny kuzyn? Coś chyba pomieszałem, przecież to skośny murzyn. Nadeszło MMA i z bratem walka, chętnie bym go sam przytulił, ale chyba nie wypada, jak mi powie coś przykrego, przełknę łzy swe. Nie zapomnę o tobie, Błoński Kacprze. Spójrzcie na te słodziutkie zdjęcia. Byłem mały, 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 tak. Chyba mi wszystko wybaczycie tu dziś. Pokazałem, że kiedyś byłem dzieckiem. Serio, takie coś pisze się w 10 minut. Ewentualnie mogło to również wyglądać tak. Bardzo, bardzo smutno. Smutno, bardzo, bardzo smutno. Ciągle nieustannie smutno. Pamiętajcie, że smutno jest. I jest koniec piosenki. I nagle, po tym jak już nagle powiedziałem, że jestem śmieciem z YouTube'a i że muszę komentować, żeby mnie ludzie kochali, to robię coś takiego. O, patrzcie, też kiedyś byłem mały. Widzicie, to jest mały Mateusz. O Jezu. O Jezu, teraz wszyscy mnie subskrybujcie, bo z tego, że odpierdam jakąś dzidź w internecie i tak naprawdę nie mam szacunku do samego siebie, ani do wszystkich, którzy występują na moich filmach i na moim kanale i tak naprawdę jestem kojarzony z definicją YouTube'owego śmiecia, ale nie, patrzcie, kiedyś byłem mały, kochajcie mnie, no tak to nie działa, no dubiel, ile ty masz lat do nędzy? Naprawdę, to jest żałosne. Jeszcze pokazywanie, że o Jezu, kiedyś byłem dzieckiem. Każdy kiedyś był dzieckiem. Ja specjalnie, żeby pokazać, że można napisać coś fajnego również w 10 minut, napisałem 6 wersów. Jak chcecie pełną wersję tej piosenki, to dajcie znać. Brakuje bitu, mimo że chciałbym nawinąć już zaraz, prędzej niż otrzymam bit. Otrzymam copyright strajka, 8 lat już to nagrywam i nie ma szans, żebym przestał, bo nawet jak zwątpię w siebie, tu znów pojawia się pęta, którego wyjaśnić trzeba i nawet nie ma, że nie ma, bo już po jednej minucie ma Timu już go r***bać. Dziękuję wszystkim patronom oraz wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tutaj macie Instagrama, na którym wrzucam wszystko. No ładne zdjęcia, teraz w ogóle świąteczne zdjęcia będą, więc zapraszam bardzo serdecznie. Informuję wszystkich rzeczy związanych z YouTube'em. Jeśli chcecie pełną wersję tej piosenki, bardziej profesjonalną i z bitem, albo bez bitu, dajcie znać, może jeszcze przed świętami coś uda mi się napisać. Pamiętajcie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześć i bye. Kojarzycie PewDiePie'a? Nawet mu nie odjechało tak.